Witam Was na kolejnych warsztatach biblijnych Kościoła Nowego Przymierza. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, temat bieżący, no już powiedzmy troszeczkę nieaktualny, jeśli chodzi o ostatnią Wielkanoc, ale kolejne święta już się zbliżają, nie? Bo już można pomyśleć o choince i świętach grudniowych. Oczywiście podobne tematy macie przecież przy różnych innych okazjach, czyli problemy, chrzciny, komunie, śluby znajomych, pogrzeby niestety też, no to troszeczkę podobny temat. Wielu z Was, słuchając naszych programów, no, przyszło osobiście do Jezusa Chrystusa. O, witamy też Eunikę. Także tu jesteśmy w takim trochę szerszym, międzynarodowym, jak widzicie, kontekście. Wielu z Was przyszło do osobistego poznania Jezusa Chrystusa przez słuchanie tego, co mówimy i później sprawdzanie, mam nadzieję, tego w Biblii, że tak się rzeczywiście rzeczy mają. Biblia opisuje nowe narodzenie także jako takie zjawisko, że zasłona zostaje zdjęta, nie? Że do tej pory człowiek jest jak gdyby ślepy, nie? Że tak jak koń dorożkarza trochę, nie wiem, czy wiecie, koń dorożkarza ma tak klapki takie na oczach, żeby tylko widział przed sobą, gdzie ma tam dorożkarz mu każe, on tam idzie i nie musi świata widzieć w szerszym wymiarze, czy w pełnym wymiarze. Biblia opisuje z kolei, że ma jak gdyby taką zasłonę na oczach człowiek i że w Chrystusie, w liście do Koryntian, czytamy, że w Chrystusie ta zasłona zostaje zdjęta, czyli że człowiek nagle widzi świat duchowy w takich mniej więcej perspektywach, oczywiście jeszcze niedoskonale, ale mniej więcej w takich perspektywach, jak widzi to Bóg, jak Bóg to stworzył. Jest taka piękna scena w tym filmie Przełęcz Ocalonych. Często o niej wspominamy, nie? Jak tam... Zresztą to jest autentyczna historia, to nie jest tylko fikcja scenarzystów, ale rzeczywiście na koniec tego filmu ten Desmond Doss opowiada, że rzeczywiście to była jedna z najmilszych chwil w jego życiu, w jego tej służbie ratowania innych. Bardzo zachęcam tych, którzy jeszcze nie widzieli Przełęcz Ocalonych, a po angielsku Hexon? Hawks Ridge. O, właśnie, mamy posiłki z Wielkiej Brytanii, to od razu to lepiej brzmi. Hawks Ridge, tak? Super. Także kto jeszcze nie oglądał, to naprawdę warto. I tu nie chodzi o jakieś takie chrześcijańskie sprawy. Oczywiście ci, którzy już mają to duchowe spojrzenie na rzeczywistość, będą bardzo zbudowani tym filmem, ale nawet jeśli ktoś tam niespecjalnie zainteresowany jest Bogiem, to film jest naprawdę warty obejrzenia i jest tam taka scena, kiedy właśnie na tym no, najbardziej takim trudnym, oblężonym, witamy Gosiu, odcinku, no, jest mnóstwo rannych, do jednego z nich przychodzi ten sanitariusz, o którym jest ten film i mówi, nie widzę. Nie? On tak patrzy na niego, no widzi, no krwi tam, no może cudzej, ale tam wielce nie ma, nie? No błoto, nie? Bierze manierkę, polewa wodą, przeciera bandażem mu oczy i on rozpromieniony, widzę, nie? To właśnie się dzieje, kiedy ktoś zwróci się do Jezusa Chrystusa. Ale jeśli widzi wszystko, to widzi też złe rzeczy i zaczyna dostrzegać. Idzie do kościoła, do którego zwykle chodził, zaczyna słuchać teraz ze zrozumieniem. Wcześniej powtarzał te formułki, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Widzicie, wiele lat, ale jeszcze pamiętam. Ta, może właśnie coś już opuściłem, no bo już troszeczkę, ale mniej więcej znacie. I tak powtarzał, zaraz. Zaczyna myśleć, jak to, żebyś przyszedł do mnie, nie jestem godzien, już jestem obmyty krwią Jezusa, jestem zbawiony. Jestem obywatelem nieba, mam życie wieczne. Jezus mieszka w moim sercu. Ja, to jak mam powiedzieć, że Jezusa nie ma i mam go teraz znowu jeszcze raz zapraszać? To mówię tylko o takim jednym z typowych objawów, a później zaczynają się dopiero schody, jeszcze większe, nie? Potem zaczynają się te obrzędy w domach przecież tradycyjnie katolickich. No i chrześcijanin się pyta, no co robić? No, zwykle, szczególnie młodzi chrześcijanie, mają taką dużą gorliwość, żeby wszystko było jak najbardziej poprawne.
nie? Żeby wszystko podobało się Bogu. Dobra, niech mnie to kosztuje, niech mnie znienawidzą, niech tam no, ścierpię jakieś odrzucenie czy inne, ale chcę, żeby wszystko było po Bożemu. I wtedy niekiedy można powiedzieć, że idą w kierunku tak zwanego wylewania dziecka z kąpielą. Nie? Inni z kolei idą w drugą stronę. Mówią, no to nie będę tam nikomu przykrości robić, to się zgodzę na wszystko, co tam ode mnie będą wymagać i tego. Ani jedna, ani druga postawa moim zdaniem nie jest właściwa. Jakie dwa wyznaczniki na początek ja podam, a potem oddam wam głos, a także będę czekał na wasze opinie. Tutaj cały czas ktoś jest z nami, jeśli chodzi o wasze komentarze i też wasze pytania. Będziemy je na bieżąco dostawać, także możemy na bieżąco odpowiadać, czy ustosunkowywać się, czy podawać wasze głosy. Ja chciałem przedstawić takie dwie zasady. Pierwsza zasada, już ją praktycznie opisałem. Ludzie bez Chrystusa są duchowo ślepi. Musicie wziąć to pod uwagę. Nie walczyć z nimi jak równy z równym. Nie denerwować się na nich, że oni pewnych oczywistych rzeczy nie widzą. No weźcie sobie, zróbcie taki test. Zamknijcie oczy i przejdźcie się po swoim pokoju. Jak nie wyrżniecie parę razy w głowę, czy na krzesło, stołek się nie przewrócicie, jesteście herosami. A to przecież proste zadanie, przejść przez swój koło domu, tam pochodzić trochę, nie? Oni, ci wasi bliscy, którzy nie znają jeszcze osobiście Jezusa Chrystusa, są jak właśnie tacy ślepi. Pewne rzeczy dla nich to wydają się bardzo ważne, no bo nie widzą całej rzeczywistości, tylko coś tam po omacku dotykają, nie? I dlatego pewne obrzędy, te rzeczy, to dla nich to jest świętość największa i tak dalej, nie? A z kolei rzeczy oczywistych, na przykład po co Jezus umarł? Oczywiste pytanie. Oni sobie nigdy w życiu być może nie zadali jeszcze. Oni tego absolutnie nie rozumieją. Nie? Ten Kościół niestety nie daje im takich okazji. Nie? Uczy ich pewnych takiej tresury obrzędowej, ale nie każe im myśleć. Tam myślenie jest wręcz no, bardzo niebezpieczną rzeczą i cała taka pedagogika katolicka jest skierowana, żeby człowiek nie myślał, żeby nie zadawał trudnych pytań. Żeby nie sprawdzał. A jak tylko jest jakiś trudny temat, no to zaraz synu, czy tam córko, to wielka tajemnica, nie wnikaj i do widzenia, nie? Także pierwsza uwaga, to są ludzie ślepi duchowo. Wy widzicie, to wy możecie być przewodnikami ślepych, ale nie sędziami. Nie, wiecie, nie obijać ich tam kijami, czy nie złościć się na nich, nie robić awantur z tego powodu, że oni są duchowo ślepi i nie rozumieją. Oni mogą pewne złe rzeczy, ślepy człowiek, może pewne złe rzeczy robić w stosunku do was, myśląc, że jest posłuszny Bogu, czy że okazuje wam miłość. Apostoł Paweł przecież, myśląc, że to się podoba Bogu, nawet torturował i zabijał chrześcijan, mówiąc, zniszczmy tę parszywą sektę tych heretyków, wypleńmy z powierzchni ziemi, by nasza prawdziwa wiara triumfowała bez żadnych tu. Tak ślepy człowiek postępuje, nie? Dlatego nawet chrześcijanie zabijani wtedy, czy sam Jezus Chrystus, kiedy umierał, to wołał o przebaczenie dla tych ludzi, bo pamiętacie dlaczego? Nie wiedzą, co czynią. Oni są duchowo ślepi. Chcą może i dobrze nawet, ale robią coś złego, nie wiedząc, o co chodzi tak naprawdę. Nie? To jest pierwsza zasada. A druga, czyli macie do czynienia w większości przypadków, jeśli chodzi o swoich bliskich, katolików, z ludźmi duchowo ślepymi. I dlatego z taką, o tu widzicie, wzięliśmy ze sobą naszego psa, dokładnie Sukę, Korsę, ona już powiadamia, że się lepiej czuje po operacji, dzisiaj było zdjęcie szwów, także może nam tu urozmaicać nasze dzisiejsze spotkanie, no ale postanowiliśmy ją tu wziąć ze sobą, także bardzo jest zadowolona z tego powodu. Druga zasada, którą chciałem się podzielić, to apostoł Paweł, kiedy w liście do Galacjan rozważa bardzo poważny spór o najważniejszym zwyczaju dla ludzi religijnych jego czasów. Nie?
To nie były, wiecie, pisaneczki, to nie były choineczki, to nie były jakieś obrzędy i tak dalej. To była poważna sprawa, obrzezanie. Nie? Obrzezanie to oczywiście dotyczyło tylko mężczyzn. Przypomnę, że to było obcięcie części tak zwanego męskiego przyrodzenia. Już tam nie będę więcej wchodził w szczegóły anatomiczne. To był znak, który Bóg Żydom zalecił jako, o właśnie tutaj witamy naszą Korsę, tak, jako znak przymierza tego mojżeszowego między nimi a Bogiem. Nie? I kiedy zaczęli się Żydzi nawracać do Chrystusa, otwierały im się oczy, nie? Zaczynali widzieć rzeczywistość we właściwych proporcjach, widzieć, że to tylko są sprawy starego przymierza, sprawy nieistotne, sprawy będące tylko cieniem prawdziwej rzeczywistości, jaką jest Jezus Chrystus, zaczęły się pojawiać w środowisku żydowskim, nawet w środowisku właśnie chrześcijan żydowskiego pochodzenia, spory i kłótnie o to, czy ci nowonarodzeni chrześcijanie mają poddać się temu żydowskiemu rytuałowi, mówię najważniejszemu ze wszystkich dla Żydów, czyli obrzezaniu, czy nie. I apostoł Paweł tłumaczy oczywiście, że to obrzezanie już jest bez sensu, ale na koniec pokazuje istotę tego sporu, pokazuje, można powiedzieć, jaką postawę chrześcijanie powinni mieć do tego tematu, czyli tego najważniejszego dla tamtej religii znaku. W szóstym rozdziale listu do Galacjan czytamy, co następuje. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Oczywiście mówi, jaka jest Boża wola w tej sprawie, ale chce, żebyśmy pamiętali o proporcjach. Mówi, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. W sprawie zbawienia, bo o to tutaj chodzi, ten spór cały czas się tego tyczył, czy można być zbawionym bez obrzezania, apostoł Paweł mówi, jaka jest Boża perspektywa. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic w tej dziedzinie nie znaczy, tylko i wyłącznie nowe stworzenie przez osobiste nawrócenie się do Jezusa Chrystusa. Także te dwie rzeczy, macie do czynienia z ludźmi ślepymi i w sprawie zbawienia, czyli w sprawie relacji Bóg-człowiek, w sprawie najważniejszej, nie ma znaczenia jajeczko, choineczka, obrzezanie, pisaneczka i tak dalej. Tylko nowe stworzenie. Czy oni zwrócą się osobiście do Jezusa Chrystusa z zawołaniem Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie. To jest nasza misja, by do tego ich przekonać. Dlatego wszelkie dyskusje na temat jajeczek, na temat choineczek, wszystkiego innego, nowiów, sabatów i tak dalej, musimy widzieć właśnie w świetle tych dwóch zasad. Mamy do czynienia z ludźmi duchowymi, duchowo ślepymi i żeby przejrzeli na oczy, żeby mogli zyskać zbawienie. To nie pomoże im, czy będą święcić, czy nie będą święcić, czy będą mieć choinkę, czy nie będą mieć choinki, czy się obrzezają, czy się nie obrzezają, ale czy dostąpią nowego narodzenia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mając taką perspektywę, chciałem, żebyśmy poszli teraz dalej, poszli głębiej do tych różnych obrzędów, zwyczajów katolickich, szczególnie które w rodzinach się rozgrywają i zaczęli się nad tym zastanawiać. Czekamy, mówię, na wasze pytania. Jak konkretnie zachować się w sytuacji danej, z którą mamy do czynienia? Najbardziej świeża, no już dzisiaj może mniej świeża, ale świeżutka niedawno, jajeczka. Świeżutkie jajeczka, znaczy z soboty świeżo uświęcone, w niedzielę rano na stół wjeżdżają. No i podzielmy się jajeczkiem. Jak reagujecie? Proszę. Macie na świeżo. No. Coście zrobili? No my u babci jedliśmy. I jak? Dobre.
i coś się zmieniło duchowo, na przykład jakoś poczułeś jakąś moc, jak zjadłeś? Trochę głód zaspokoiłem. Aha, czyli moc jakaś się pojawiła, no. Ale to raczej nie ze święcenia, tylko z białka i tam paru innych i żółtka. Dobra, ktoś jeszcze swoje doświadczenia chciał przekazać? Znaczy ja też w święta jadłem, prawda, te jajka i dzieliłem się z rodziną, akurat w tym roku było tak, że... Opłatkiem? Było nas... Dzieliście się? Nie, jajkami. Jajkami. Ale kiedyś pamiętam, też była taka historia jeszcze spory czas temu, może 2-3 lata temu, nawet więcej, jak właśnie moja rodzina i w ogóle przestrzegają tych takich tam... jakaś środa popielcowa, że coś takiego jest, prawda? Tam się nie je mięsa, nie? Ja specjalnie jadłem wtedy właśnie to mięso, ojej, pamiętam. Tak dalej, nie tak, że specjalnie. Aha, nie specjalnie. Po prostu, bo... W zasadzie chciałem im wytłumaczyć, że to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, nie? I tak właśnie tak brat na mnie patrzył kiedyś i co, mówię, są pioruny czy nie ma tych piorunów, nie? I tak dalej. Ja tak może w jakiś sposób to też dociera do ludzi, że to jest przez ludzi po prostu wymyślone, że to naprawdę nie ma kompletnie znaczenia, bo są rzeczy bardzo ważne, które ludzie robią, chociażby to, w jakich związkach żyją i jak się zachowują na co dzień i tego nie dostrzegają, ale bardzo ich uderza to, że właśnie w tą środę popielcową zjesz mięso. A. I to właśnie... To, że żyjesz na przykład w cudzołożnym związku, nie? Bo tu nasza jedna z naszych koleżanek opowiadała w pracy, jak to wszyscy na nią tam się wywnętrzali ze względu na to, że ona jakieś tam tradycji nie obchodzi, podczas gdy każdy z nich żył tam bez ślubu z jakąś kobietą, nie? I tam udawali pobożnych katolików, nie? Także to, wiecie, to właśnie Jezus zarzucał faryzeuszom, pamiętacie, nie? Przecedzacie komara. Jakąś drobną rzecz, która nie ma praktycznie żadnego znaczenia, ale połykacie. I tu skala zwierzęcia jest dobra. Komar i wielbłąd. Połykacie wielbłąda. Nie? Ale to jest właśnie ten przykład obłudy religijnej. Ktoś jeszcze o jajeczkach chciałby powiedzieć? No u nas w domu nie ma takiej tradycji tam jakby dzielenia się tym jajkiem, ale oczywiście podczas śniadania zjadłem je, bo nie widziałem nic z tym złego, a była to tradycja już od wielu lat dla mojej rodziny, więc na pewno dużą to radość też sprawiło, czy mojej mamie, czy rodzinie. I... O, nie jest w sekcie. Zjadł święcone jajko i nie padł trupem. Uratowany. Także ja nie widziałem nic. Apagę Satanas. Nie widziałem nic w tym złego, żeby zrobić jakieś wielkie protesty przeciwko zjedzeniu jajeczka. Szczególnie, że jemy je przy różnych innych okazjach. No, ale... Ktoś jeszcze? Mówię, jeśli macie swoje myśli, wrażenia, zapraszamy. Ja poproszę pierwszy slajd. Proszę, proszę, jeśli Gosiu chcesz, no nie. W międzyczasie slajd tam mi spreparujcie. Nic nowego pierwszy. Właściwie nie powiem, bo również w rodzinie podzieliłam się jajkiem ze święconki. Chociaż powiem, że po raz pierwszy... ponieważ ochrzczona byłam właściwie w tym roku. Po raz pierwszy miałam przed wyjściem do rodziców takie zastanowienie się, czy jest to pokarm, który jest ofiarowany bałwanom. Coś tego typu jest w Biblii. Mm-hmm. No właśnie o tym tak już widzisz, tekst jest na ścianie, znaczy na ekranie. Ale proszę, proszę. Ale stwierdziłam, że dla moich rodziców, dla rodziny chyba bardziej istotne jest moje podejście do Biblii, to, że tak naprawdę, na pewno było dla nich dużym przeżyciem, że nie chodzę na mszę świętą, więc tutaj ani oni tego nie potraktowali jako jakąś deklarację w tą czy w tą. Z tą świętością tej mszy to bym nie przesadzał. Ja mówię także na mszę. Też podzieliłam się. Dla mnie msza jest bluźnierstwem, dlatego kiedy ta nazwa katolicka mnie razi. Msza jest bluźnierstwem, mówiłem o tym chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu? Słucham? Aha, czyli tak, bo Wielkanoc była, mieliśmy wolne w naszym kościele. Tu jesteśmy kościołem, który działa pod prąd, nie? Wszystkie kościoły wtedy mają najbardziej huczne nabożeństwa, a my w ogóle, nie? Także dwa tygodnie temu mówiłem właśnie o tym, dlaczego msza, która jest powtórzeniem albo uobecnieniem ofiary Jezusa Chrystusa za grzechy świata,
jest bluźnierstwem, ponieważ jest tylko jedna, raz na zawsze złożona na krzyżu Golgoty ofiara Jezusa Chrystusa i to, co robią księża katolicy, jest bluźnierstwem. No i tu ani to nie jest świętość żadna, ani noga żadnego uczciwego chrześcijanina na takim bluźnierczym rytuale nie powinna stanąć. Ale wróćmy do jajeczek. Powołałaś się, Gosiu, na ten tekst. Poproszę, go przeczytajmy. Rzeczywiście w kontekście tych święconych pokarmów w katolicyzmie, tam i wieprzowinę też przypominam, bo kiełbaskę też się przecież święci, nie tylko jajeczko i chlebek. Nie wiem, czy wódkę święcą, czy nie? Jakie są tradycje? Chyba ktoś przemyci. Nic nie słyszeliście? Wódki się nie święci. Ona jest święta z istoty, ze swojej istoty, bo to jest spiryt. Spiryt to jest właśnie duchowy napój, dlatego ona jest święta ze swojej istoty. To rzeczywiście wódki nie trzeba święcić, a zepsuło się wszystko? A, chcesz opowiedzieć, że u was się jednak święci. Przepraszam bardzo, ale jak ja należałem jeszcze do kościoła katolickiego, to ksiądz prosił, żeby nie święcić wódkę. A czyli taki zwyczaj, czyli był w Suszowie zwyczaj był. Owszem. No. Czyli oni chcieli, żeby była podwójnie święcona. Raz podczas destylacji, a potem podczas właśnie, nie, podczas degustacji, to raz, to trzecia świętość jest. No ale dobra, wróćmy do naszego tekstu, który często przy okazji święcenia pokarmów się podaje, czy chrześcijanie podają. Zobaczmy. Najpierw przeczytajmy ten tekst, a potem się zastanowimy, czy on rzeczywiście odnosi się do naszego problemu. 1 Koryntian 10, 27-28. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia. Dziękuję. Poczekamy, aż nasza karetka prześmignie, o, szybko jecha. Najpierw zaobserwujmy, czego dotyczy ta reguła. Dotyczy kontaktów, właśnie takich, no, spotkań rodzinno-towarzyskich z ludźmi niewierzącymi, z ludźmi innych religii. No, to w pewnym sensie by pasowało do naszego kontekstu. Ale co tam się dzieje? Jakie to są religie? To nie są jakieś wszystkie religie, tylko pewna grupa religii, akurat właśnie z tego obszaru Cesarstwa Rzymskiego i kręgu kultury greckiej, gdzie właśnie tym bożkom ofiarowano różne pokarmy, zwierzęta i tak dalej. Przeważnie chodziło o zażynanie tam głównie wołów, nie? Pamiętacie, jak apostoł Paweł z Barnabą w jednym z tej kultury greckiej miast w Azji Mniejszej tam zaczął przemawiać, to stwierdzili, bogowie przyszli. Ten, co gada, to Hermes, a ten drugi z brodą, to Zeus. No i zaraz kapłani tam chyba ze świątyni Zeusa przyciągnęli dwie jałówki i już tam chcieli składać je im w ofierze. No bo jak bogowie przyszli, no to trzeba ich godnie przyjąć, nie? To tam, nie wiem, czy flaszki też jacyś pachołkowie nieśli, ale zapewne tak, no bo przecież tu zwyczaje biesiadowania się nie zmieniły od wielu tysięcy lat. W każdym razie mamy tu pewną grupę religii, w których pokarmy, głównie chodziło o zwierzęta, zażynano w ofierze dla tych bogów. Niektórzy chrześcijanie, zresztą to jest dosyć powszechne, że od razu przenoszą tę zasadę bezpośrednio na sprawę jajeczek wielkanocnych. Nie? I tu jest taka zasada, że jeśli nic nie mówią, podają na stół, to czy święcone, czy nieświęcone, poświęcone, jedzcie, nie ma sprawy. Jedzcie z nimi to, co tam podają. Nie? Czyli nie róbcie szoku kulturowego. O, tego nie jem, tego nie tykam, bo ja tu jestem takiej religii. Jedzcie wszystko tak jak oni. Zachowujcie się ten sam mniej więcej kod kulturowy. Ale jeśli nastąpi taka sytuacja, że ci gospodarze powiedzą, o, to jest właśnie z krowy złożonej Zeusowi w ofierze. Nie? I teraz was, można powiedzieć, testują. Nie? Czy będziecie jeść
czyli pośrednio jak gdyby składać hołd czy cześć temu Zeusowi, którego oczywiście nie ma, ale ten właściciel wierzy, że jest, wtedy apostoł mówi nie, wtedy nie jedzcie. Przede wszystkim ze względu na onego, który właśnie takie testy robi, żeby on mówi, a ci chrześcijanie, to oni tam mówią, że wierzą w Jezusa, a w rzeczywistości tam też po cichu wierzą w naszego Zeusa, to nie ma się co tym chrześcijaństwem za bardzo przejmować, bo zobaczcie, jedli tu święconkę Zeusowi złożoną i tak dalej, nie? I dalej mówi dla spokoju też własnego sumienia, żebyście nie myśleli, czy zgrzeszyliście, czy nie zgrzeszyliście i tak dalej, nie? Tylko pytanie, czy ten obrzęd, który jest tam, zdaje się, Wielką Sobotę, zwanym święceniem pokarmów, czy to jest poświęcenie jakiemuś Bogu tych pokarmów? Tu trzeba by księdza katolickiego, ale na moją głowę, na moją wiedzę takiego, bo akurat tego tematu nie zgłębiałem w dokumentach Kościoła, to może nas oświecicie, drodzy katolicy, jeśli nas oglądacie, jak to jest. Czy te pokarmy są składane Bogu, a później pożerane przez całą rodzinę? Już nie wiem. Moim zdaniem to tak nie jest. Te pokarmy nie są poświęcane Bogu, tylko rzekomo są, znaczy one są faktycznie, one są kropione wodą, która woda podobno ma takie cudowne właściwości, że z jajeczka robi jajeczko święcone. I to tak chyba żaden ksiądz by nie powiedział dokładnie, jaka jest różnica pomiędzy tym jajeczkiem przed pokropieniem wodą, a po. Bo na pewno żadna transsubstancjacja tam, żaden hokus pokus. Tu właśnie Andrzej Turczyn ostatnio na swoim blogu pisał, skąd pochodzi słowo hokus pokus, właśnie z łacińskiej przy, bo tam jest hoc, coś tam, nie, ciało twoje, nie, oto ciało twoje, nie, to właśnie hokus pokus, to widać, że już wtedy ludzie, to głównie w XVI wieku, jak zaczęli czytać Biblię, wiedzieli, że to jeden wielki kit. No i takie przysłowie wyśmiewające, to powstało hokus pokus. Ja mówię abrakadabra, jak słyszeliście na tym nauczaniu, czyli widzicie, kilkaset lat minęło, a skojarzenia te same. Ale wróćmy do naszych tych święconych pokarmów. Moim zdaniem to jest jakiś taki próba jakiejś takiej symboliki, żeby pokazać, że to Bóg no, czyni te pokarmy dla nas lepiej przyswajalnymi. Jakoś tak to rozumiem, to święcenie katolickich tych jajek, kiełbasy, samogonu, czego tam jeszcze. Oczywiście jest to bezsensowny zwyczaj, nie? No bo jeśli rzeczywiście te pokarmy lepiej by wchodziły z wodą święconą, to dlaczego taką dietę stosować tylko raz w roku? Nie, macie jakiś pomysł? No bo ja bym wtedy święcił przed każdym posiłkiem. Rzeczywiście chrześcijanie, to jest taki w chrześcijańskich domach, nie mówię o katolickich, ale o chrześcijańskich domach, przed praktycznie każdym posiłkiem modli się. Nie? To widzicie też na amerykańskich filmach, jak tam zawsze jakaś głowa rodziny, czy mężczyzna jakiś modli się przed posiłkiem. To rzeczywiście znajdziemy na to nakazy, czy pokazane jest to w Piśmie Świętym, że każdy posiłek będzie nam służył, jeśli spożywamy go na chwałę Boga. Nie? W katolicyzmie raz i to przecież jest tylko jedno jajeczko jest święcone, a później całe pęto kiełbasy się wtrążala już nieświęconej. Ja nie wiem, czy ta woda święcona tak działa, że tak kropnie na to jajeczko, jajeczko z szyneczką się dotkną i już transsubstancjacja szyneczki też następuje, no ale nawet jeśli, to zobaczcie, to jest jedno śniadanie na 365 dni w roku. Ja nie wiem, dlaczego katolicyzm tak tę wodę święconą reglamentuje i nie święci codziennie pokarmów, nie? Jak to tak dobrze na nie wpływa. Także oczywiście kpię sobie z tego zwyczaju, on nie ma żadnego uzasadnienia biblijnego, nie ma żadnej mocy i tak dalej, ale przestrzegałbym przed takim sztywnym przenoszeniu tego fragmentu Biblii na ten zwyczaj z jajcami, ponieważ tutaj to mięso było składane w ofierze tym fałszywym bogom, a tutaj tego nie ma. To jedzenie nie jest składane w ofierze bogom, nie? Żadnym, ani Bogu.
tylko rzekomo jest ulepszone przez księdza proboszcza albo wikarego. Niekiedy biskup, jak już biskup poświęci, no na pewno jest ulepszone. Tu przy wikarym, no to mamy, to lepiej chodzić do katedry. Chociaż ksiądz biskup też tam chyba za często. Chodził ktoś z was do katedry święci Ciejeczka? W Lublinie jest katedra. Byłaś, Gosiu? I co? Biskup osobiście święci, czy wysyła jakiegoś? Zdarzyło mi się raz. Akurat nie, wtedy nie biskup święcił. Ale chciałabym też powiedzieć, że jeśli chodzi o święcenie pokarmów, przynajmniej u mnie w rodzinie, przekazywano mi jako tradycję, że chodzi o to, żeby też... To nie chodzi o jakąś zmianę tych poświęconych pokarmów, tylko o to, że w ten sposób jakby dziękujemy Bogu za te pokarmy i to błogosławieństwo, żebyśmy je po prostu mieli przez cały rok. No tak, dlatego, tak, dlatego widać, że nie ma w tym tego rysu składania w ofierze. Nie? Czyli one nie są do jakichś takich przeklętych celów używane. Te jajeczka, kiełbasy, bimberek i co tam jeszcze do koszyczka babcia potajemnie włoży. Nie? Sól, też się wiem, że pieprz i chlebek, masełko właśnie, nie? Także wszystko no tam tego, żeby było skolko ugodno, żeby nie zabrakło. No dobrze, niech to będzie tak jak łuska skarpia tego świątecznego do portfela, żeby kasiorki tam nie zabrakło, to ja z tego samego poziomu mniej więcej te zwyczaje traktuję, takie zabobony jakieś. Ale nie można powiedzieć, że to są rzeczy, które zostały złożone jakimś obcym bogom, czy w ogóle bogom. Stąd ten tekst daje nam pewien kierunek myślenia, ale on nie reguluje tej konkretnej sytuacji. I jaki tu widzimy, jakie zasady byście widzieli, jeśli chodzi o postępowanie w takich sytuacjach z tego tekstu? Coś widzicie? W sytuacji na przykład dotyczących święcenia jajek, czy jakąś zasadę, bo nie dotyczy, już pokazaliśmy, że nie dotyczy to wprost tej sytuacji, ale dotyczy to sprawy tych towarzyskich czy rodzinnych spotkań wierzący i niewierzący i czy z tego tekstu możemy jakieś zasady ogólne wyprowadzić, które mogą działać w sytuacji jajeczek. No widać, że jest tutaj takie właśnie tendencja do tego, żeby nie robić afery, jak nie masz czego, nie? Bo tutaj jest o nic nie pytajcie dla spokoju sumienia, nie? Jedzcie wszystko, co wam podadzą, czyli takie właśnie bardziej jest skupienie na tym, żeby już tam z tymi ludźmi siąść, tak? Jedzcie wszystko, nie robić kłótni czy tam problemów z jakichś nieważnych rzeczy. No tak, myślę, że się wszyscy z tego tu zgodzimy, nie? Że jest, szanujcie atmosferę tego spotkania. Nie? Szanujcie to, że możecie z nimi porozmawiać, że nawzajem możecie doświadczać życzliwości. No przecież jak ktoś was zaprosił, to nie jest wasz wróg, że on jest niewierzący, że on ma inne przekonania, że jeszcze tak jak mówimy, jest ślepy duchowo. Nie jest waszym wrogiem. Szanujcie atmosferę tego wydarzenia, że możecie razem rozmawiać, możecie razem okazywać sobie jakąś tam troskę, życzliwość, przyjaźń i tak dalej, nie? To jest najważniejsze, dlatego zawsze to powtarzam każdemu, kto mnie pyta w tej sprawie, jak się zachować. Po pierwsze, daj odczuć, że ich kochasz, tych swoich bliskich, tą swoją rodzinę. Oczywiście oni tam będą kołki ciosać, że sekty jesteś i tak dalej, a ty się tym nie przejmuj, tylko okazuj im miłość jako ojciec, syn, tam wiecie, brat, siostra, wujek, stryjek, kim tam jesteś, siostrzenica. Okaż im miłość. Nie rób afer, nie rób konfliktów, jeśli to nie jest potrzebne, jeśli to nie dotyczy spraw najważniejszych. Spraw najważniejszych. Nie kłóć się o jajeczka, inaczej mówiąc. Dadzą ci, zjedz, nie dadzą, nie wołaj. Nie? Czyli piłeś, nie jedź, nie piłeś, wypij. No tak rozumiecie, jak to w rejsie jest nakazane, nie? Także bez żadnych tam napinek z powodów tych choinek na przykład, nie? Bo tu ogólnie podchodzimy do zagadnienia i tak dalej, nie?
Także to mówimy o takich sprawach związanych z tymi zwyczajami, czy świąt Bożego Narodzenia, czy świąt wielkanocnych. Przy innych są jeszcze jakieś okazje? No kiedyś jeszcze było to jedzenie potraw na grobach, tak zwane dziady, nie? To tam gdzieś na przełomie października i listopada, ale teraz już to zanikło, nie? W XIX wieku jeszcze na terenie Rzeczpospolitej to było, że trzeba było się ze zmarłym napić i szło się na grób, tam nalewało się, wylewało się na grób, nie? I tu widzicie taki zwyczaj, zacząłem od filmu Przełęcz Ocalonych, choć ten człowiek pochodził z kościoła adwentystów Dnia Siódmego, to chodził na cmentarz do swoich kolegów i no, był alkoholikiem i miał taki zwyczaj, że zawsze trochę whisky im tam na groby polewał, także widzicie. No on tam chyba nawet codziennie, czy tam no, dość często zachodził. To ojciec tego właśnie głównego bohatera, także widzicie, nawet w kulturze amerykańskiej zwyczaje z dziadów, gdzie się imprezy robiło na cmentarzach, gdzie się przynosiło jedzenie, zostawiało się na noc, wypić ze zmarłym trzeba było. No to oczywiście są takie pogańskie różne wierzenia, że to jest we wszystkich kulturach, gdzieś tam to sobie istnieje, jakaś taka próba nawiązania kontaktu i podzielenia się tym, co najcenniejsze, żeby nie zabrakło nawet po tamtej stronie i tak dalej, czyli tośmy już mniej więcej omówili, no ale można by powiedzieć, no bo jeśli nic nie mówią, podają te jajeczka, fajnie, no ale jeśli ktoś powie, o, masz to święcone, czy wtedy powinniśmy, a święcone, to ja nie tykam. Co myślicie? Co byście, jak wtedy reagujecie, czy jak się zachowujecie? No mówcie szczerze, jak jest. No. Ja szczerze mówiąc się nad tym nie zastanawiam i też nie wnikałem, na czym polega to święcenie, utworzenie tej wody święconej. Podobno jakiś popiół się do tego dosypuje, ale z czego ten popiół jest, to też nie wiem w tej chwili. Nie jest to dla mnie jakimś przedmiotem głębszych refleksji. Także olewasz, to znaczy się. To chciałem. No tak. No to skróciłem twoją wypowiedź. Ktoś jeszcze ma swoje doświadczenia w tej sprawie. Jak mówią, o to święcone. To święcone. Co wtedy? Ponieważ święcone, nie podkreśla się kwestii święcenia, po prostu ten pokarm nazywa się święconka. I on jest rzeczywiście na oddzielnym talerzu, więc no nie trzeba jakoś podkreślać, po prostu każdy wie, że to jest święcone, więc ja też biorąc z jajeczko tego akurat z tego talerza wiedziałam, że jest to święconka. I zjadłam. Dobre było. No tak, ale bo to jak nikt nie pyta i jest tam na talerze, tego, ale jak ktoś podkreśla, niekiedy ktoś... No spróbuj, bo to wiecie, to tak jak testy na heretyka robi, czy zje święcone, czy nie zje, nie? Jak taki test przechodzicie? Nie miałam takiego testu, ale powiem tak hipotetycznie. No, no. Wydaje mi się, że gdyby ktoś z rodziny w ten sposób mnie podpuszczał, czy ktoś obcy ewidentnie no, wystawiał na próbę, to przypuszczam, że wtedy chciałabym się jakoś określić. Czyli to była taka sytuacja, w której mogłabym powiedzieć nie, ale u mnie w rodzinie nikt tego nie robi, nie testował i nie testował mnie w ten sposób, także może mamy jakieś, zresztą bardzo jestem im wdzięczna. No, jakieś głosy od naszych widzów, proszę bardzo, jeśli się pojawią, to chętnie przeczytamy. Ktoś jeszcze może miał taką sytuację w życiu, że ktoś go właśnie tak widać było, a to święcone i co teraz zrobisz? Znaczy ja uściślę, że ja nie pamiętam, żebym miał taką sytuację, że ktoś mnie wypróbowuje, tak? Tak, tak, no ale ja mówię, że no może tak być, nie? Cieszę się, że macie w miarę rozsądne rodziny i nie robią, one też nie robią napięć w tym obszarze. Mamy jakieś może głosy od naszych widzów? No to dobra. Ja chyba się gdzieś tak sięgając w przeszłości znalazłem w takiej sytuacji. No to rzeczywiście podobnie myślałem jak Gosia, że rzeczywiście... Jeśli bym w ogóle nie zareagował, no to bym dał komunikat, że wierzę tak jak oni w te gusła, nie?
Dlatego ja wtedy z uśmiechem mówię, wiesz, ja wtedy nie wierzę w te rzeczy, tam, że tu jakieś pokropienie wodą coś zmienia w tym jajeczku, ale jeśli mnie częstujesz, to chętnie z tobą zjem, czy coś takiego. No, żeby z jednej strony zaznaczyć, że nie wierzę w żadne zabobony, gusła i tego podobne rzeczy, ale z drugiej strony, żeby nie odrzucać tego człowieka, nie sprawiać mu jakiejś przykrości. Jeśli on to zrobił w dobrej wierze, że on tam jakoś mocno wierzy w te moce wody święconej, no to wtedy, jak ja mu tak powiem, no to wierzę, ja nie wierzę, czyli to, co Gosia powiedziała, że to zaznaczenie jakiejś jednak odrębności w tym znaczeniu jest, ale z drugiej strony on doświadcza ode mnie miłości i akceptacji na tym poziomie towarzysko-rodzinnym, nie? No, takie mamy podejście. Oczywiście jest grupa ludzi, niekoniecznie chrześcijan, bo w takich rzeczach to celują takie różne grupy, które się podszywają pod chrześcijaństwo, jak na przykład Świadkowie Jehowy, i oni wtedy za takie, jakieś takie, takimi fetyszami wręcz czynią te sprawy choinek, tych jajek święconych i tak dalej. Nie wiem, po co to robią, uważam to za złe, uważam to, być może u nich jest to związane z tym, że oni nie rozumieją tej zasady, którą apostoł Paweł powiedział, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Oni nie rozumieją Ewangelii. Oni nie rozumieją, że trzeba ludziom odrzucić wszystko na bok i wskazać na Jezusa Chrystusa, który jedynie może ich zbawić. Oni myślą o swojej organizacji, strażnica tam tego, i żeby ich przyciągnąć do swojej, do swojego kodu religijnego, można tak powiedzieć. A biblijnym chrześcijanom absolutnie o to nie chodzi. To, gdzie ty będziesz chodził do kościoła, to jest wtórna sprawa, chodził albo nie chodził, nie wiem. Ale żebyś został zbawiony. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Apostoł Paweł właśnie mówi, ci będą mieć błogosławieństwo, którzy tej zasady trzymać się będą. Jeśli mamy pytania do jajeczek, sprawdź proszę. Jeśli by były, to byśmy się nimi zajęli, a jeśli nie, przeszlibyśmy do troszkę jeszcze trudniejszych zagadnień. Z jajeczkami, żeby było. No to jak z jajeczkiem to. Rafał Kowalski, pytanie do pastora. Mój szwagier jest starszym kościoła zielonoświątkowego, cała rodzina jego jest w zborze, jednak zawsze z babcią katoliczką idą wraz z dziećmi święcić jajka. Co pastor na to? A nie, to już przesada. No. Święcić jajka to jest brać udział w no, głupiej i nie mającej żadnej podstawy biblijnej ceremonii pewnej organizacji religijnej. No to każda zasada ma pewne ograniczenia. Zasada miłości również. Czyli nie można w miłości człowieka prowadzić do kłamstwa. Nie? Czyli tak jak mówiłem, można z nim zjeść jajeczko, można zjeść wieprzową kiełbaskę, można się napić samogonu, ale trzeba zaznaczyć, że nie wierzy się w gusła. Nie? A pójście już na to święcenie to jest właśnie uczestniczenie w tym fałszywym i głupim rytuale i jak gdyby uwiarygadnianie kłamstwa. Myślę, że ten człowiek, czy on tam jest starszy, no, jeśli chodzi o poznanie, widać, że jest jeszcze młodszy, nie? Także można mu trochę tam wytłumaczyć więcej. Art Funki, pytanie do pastora, czy Jezus zwalczał świeckie zwyczaje, czy też zachowywał wszystkie zwyczaje żydowskie? Jeśli nie, to dlaczego? Jezus zachowywał zwyczaje przewidziane przez prawo mojżeszowe, ponieważ miał wypełnić prawo. Miał pokazać, że zarówno z poziomu moralnego, rytualnie to było dość proste, ale żeby go nie atakowali z poziomu moralnego, wypełnił rzeczywiście wszelkie prawo z poziomu rytualnego i moralnego, ale jednocześnie pokazywał, że prawo jest pewnym kodeksem, który nie reguluje całej rzeczywistości. Przykład, kłosy i sabat. Uzdrowienia, sabat. Tak, Bóg powiedział, żeby nie pracować, ale kiedy, mówi Jezus, kiedy wół wam wpadnie do dołu w sabat, to głupi Żydzi tłumaczy im, ciołki jedne, to co,
nie wyjmiecie tego wołu? Ma się męczyć do niedzieli? Tak? Nie, no nie, wołu trzeba wyjąć. A jak ta kobita, nosem ryjąca, w ziemię zgarbiona? Dzisiaj jest przy mnie, mogę ją dzisiaj uzdrowić. To będę czekał do niedzieli, czy do poniedziałku, jakby to katolik powiedział? Dzisiaj wykonam pracę i ją uzdrowię. Żeby ona już dzisiaj się cieszyła radością wyzwolenia z choroby. Nie? I podobnie apostołowie byli głodni. Zobaczcie, jeszcze mniejsza wartość, nie? Bo tutaj człowiek no, cierpi całe życie. Nie? Tutaj wartość tylko głód. Mówi, nie mam, nie jest moim celem, żebyście byli głodni. Bóg nie zamierzył, żebyście głodowali. Powiedział, że moim celem jest, żeby każdego dnia, co innego jest oczywiście post, który człowiek sam wybiera, sobie narzuca i tak dalej, to o tym nie mówię. Ale moim celem jest, żeby tak jak ptakom, jak zwierzętom, tym bardziej ludziom, chleba codziennego daje. Nie dostaliście dzisiaj chleba. Jesteście głodni. To pomimo tego, że jest sabat, nie wolno pracować. Zacznijcie żniwa. Zerwijcie te kłosy. Wymłódźcie i zjedzcie. I tak też zrobili faryzeusze. I tak dalej, i tak dalej. Także Jezus z jednej strony wypełnił te wszystkie ceremonialne rzeczy, ale z drugiej pokazał, że to jest niższy poziom moralny, że to nie jest coś, z czego trzeba robić wielkie halo. Jeśli wyższe wartości są nad prawem ceremonialnym, mamy wybrać te wyższe wartości. No, nie wiem, czy... Zaraz, jeszcze raz przeczytam. Zwalczał świeckie zwyczaje. Czy zwalczał świeckie zwyczaje, czy też zachowywał wszystkie zwyczaje żydowskie? Bo świeckie zwyczaje, to ja to rozumiem trochę co innego. Świecki zwyczaj to na przykład płacenie podatków cesarzowi. Taki świecki zwyczaj, nie? Powiedzmy, no może mniej przyjemny niż jedzenie święconych jajek. Tak rozumiem świecki zwyczaj. No, no o to na pewno. W przeciwieństwie do Kościoła rzymskokatolickiego, który twierdzi, że grzechem jest niepłacenie składek na ZUS, ale jest to Kościół fałszywy, także nie musimy się tymi nakazami przejmować i większość Polaków, jak tylko może, to się nie przejmuje. Także to pokazuje siłę oddziaływania moralnego tej pseudoreligii. Znaczy, to jest religia jako pseudochrześcijaństwo, o tak. Czy też zachowywał wszystkie zwyczaje żydowskie? Jeśli nie, to dlaczego? No to odpowiedziałem, jeśli nie zachowywał, to dlatego, że są ważniejsze sprawy niż tylko zachowywanie pewnych zwyczajów. Jeszcze mamy jakieś pytanie? No to jeszcze przejdźmy do takiego troszeczkę wyższego, czy trudniejszego pułapu, bo jajeczka to jest dla mnie dość prosta sprawa, choineczki też, także tu nie, opłatek też, nie, ani to święte, ani tego, no dobrze sobie życzymy, łamiemy sobie, co ja mogę życzyć niewierzącemu, tego, co za problem, nie? Nie widzę w tym, żeby robić z tego jakieś spektakularne konflikty, ponieważ one odciągają właśnie od istoty rzeczy, czyli od tematu, jak mam być zbawiony. Na temat właśnie takich, jakbym to nazwał, popierdółek, jak jajeczka, choineczki i tak dalej. Dlatego nigdy nie dajcie się w to wciągnąć, a walczcie o zbawienie, o dotarcie do sumień i umysłów swoich bliskich z prawdą Ewangelii, z prawdą o Jezusie, który umarł za ich grzechy. Być może te jajeczka. Mówię, a wiesz, co to symbolizuje, to jajeczko? Droga ciociu, wnusiu, babciu i tak dalej. Wiesz, co symbolizuje? Zajączka. Nie, 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 nie. Jajeczko symbolizuje, wnusiu, czy tam siostro, czy zmartwychwstanie. A ty wierzysz w to zmartwychwstanie? Nie. Aha, a w jajeczko święcone wierzysz. No tak. No i co, to mądre jest? No tak. No powie taki zacietrzewiony, no ale można tam go dalej obrabiać jakoś przy tym jajeczku, nie? Także w tą stronę kierujcie dyskusję, a nie w jakieś bzdurne tam obrzędy i przejmowanie się nimi. Ale podwyższmy trochę poprzeczkę. Oto jesteś matką chrzestną. Ktoś z was jest matką chrzestną? O, właśnie, już jest. Teraz jeden z naszych widzów mówił, że chcieli poprosić człowieka niewierzącego, żeby został tym tam ojcem chyba chrzestnym, no i obawiali się, że w kościele odmówią.
ale ksiądz proboszcz już był francowaty, przepraszam, franciszkowaty i powiedział, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Tu opłatę się uiszcza, a pan niewierzący będzie świadkiem chrztu. Nie będzie ojcem chrzestnym, no bo wiecie, ojciec chrzestny to w wierze katolickiej ma, jakby rodzica zabrakło, to ma wychować w wierze katolickiej tego chrześniaka czy chrześnicę, pomóc, nie? Wychować też swoim rodzicom, tym rodzicom biologicznym, nie? To już tego nie nazywamy ojcem, tylko jak jest niewierzący, może być muslim, wszystko cokolwiek, to on będzie tylko świadkiem chrztu, no a świadek, no przecież każdy może być świadkiem, także już to jest taka nowość, katolicy jeszcze tego nie wiedzą, no to was, drodzy katolicy, informuję, żebyście byli na bieżąco, bo wiecie, nie każdy nadąży ze zmianami w kościele rzymskokatolickim za papieża Franceska. Tu rzeczywiście sprawa, każdego dnia jest już nowa regulacja, także nie wiedziałaś o tym, Gosiu, nie? Wie, że od roku nie jestem w kościele katolickim i już jestem w szoku, jak coś słyszę. Tu każdy dzień może przynieść zmianę taką, że hej, nabierają prędkości. Ostatnio papież wybiera się do Egiptu, żeby reformować islam w Egipcie. To jest, to można gdzieś nam na jakichś interiach, czy tam gdzieś, no to w Rzeczpospolitej, no nie wiem, w Gazecie Polskiej już o tym można przeczytać, że będzie... A, na demon.pl, to taki jezuicki portal, także proszę bardzo, dziękujemy, nasz researcher. Także już sami katolicy się tym chwalą, że właśnie papież jedzie razem z imamami egipskimi, będzie reformował islam, żeby tam mniej chrześcijan zabijali. No. Zwyczaj rzekowa krzyż właśnie. Można zauważyć właśnie w internecie już bardzo dużo zdjęć różnych, gdzie właśnie Franciszek chowa krzyż po prostu. I to na różnych spotkaniach. Nie, bo on się nie wstydzi Jezusa. W szczególności wstydzi właśnie. Jezusa. I później, a później walnie takie kazanie. Ludu katolicki, nie wstydźcie się Jezusa. No i tak to właśnie obłuda króluje. Coraz więcej ludzi to widzi i dlatego kopie Francę i tak dalej. Także dziękujemy papieżowi, dziękujemy Bogu za papieża Franciszka. I to mówię całkiem szczerze, bo on pokazuje, na czym polega ten szatański system zwodzenia ludzi, czyli Kościół rzymski. On bardzo dobrze to pokazuje. To ja nie muszę nic mówić. Trochę mogę odpocząć wtedy. Franca za mnie robi robotę. Także to wiecie, spora część z was tutaj jest z tego właśnie, czy dzięki papieżowi Franciszkowi, a będzie jeszcze więcej. Także jedziemy dalej. No, jesteście tymi rodzicami chrzestnymi, byliście katolikami, ktoś was poprosił, to jest wyróżnienie, to jest takie zaszczyt bycie tym rodzicem chrzestnym, no koszt też, ale no tam jakoś udaje się, że się cieszy człowiek, że będzie tym rodzicem chrzestnym, ojej, znowu wydatki, ale no niech tam będzie i powiedzmy waszego chrześniaka zbliża się pierwsza komunia. Co robicie? Widzicie, że sytuacja trudniejsza. To już nie zabawa w jajeczka. No, jaki macie plan? Co byście zrobili? Pomyślcie, nawet jeśli nie jesteście i nie będziecie w takiej sytuacji. Znaczy, dla mnie jest kwestią jasną, że, bo ja mam u siostry właśnie chrześniaka i rzeczywiście to już ze 3 lata temu było bodajże. I no, ciężko mi było faktycznie się z tego jakoś, że tak powiem, przyznam się, wyplątać, bo to byłaby rzeczywiście taka troszeczkę sytuacja gdzieś nas dzieląca. Prawda, gdybym odmówił, no ale w jakiś tam sposób starałem się wytłumaczyć, że nie wierzę w ten kościół, prawda, i tak dalej, no, ale dla mnie jest sprawą jasną, później powiedziałam, że nie mogę uczestniczyć w żadnych uroczystościach i żadnych mszach, w sensie takim, że właśnie jak będzie jakaś komunia, czy tam właśnie bierzmowanie, gdzie właśnie będę rzeczywiście chodził do spowiedzi, przyjmował komunię świętą i uczestniczył z wami w tej całej mszy, to absolutnie nie, prawda? No ale oni mają jakieś takie pobożne myślenie o świecie i tak dalej, że a to tam. Byle chrzestny tam no 500 czy 1000, nie wiem ile się teraz daje, żeby było i to jest, reszta się już tam jakoś tam, Bóg się nie pogniewa. Naprawdę właśnie, bo dostrzegam właśnie tak po rodzinie i w ogóle po znajomych, tak, właśnie z tym katolicyzmem, on jest taki coraz bardziej rozbity i laicki. Oni naprawdę wiele rzeczy mają daleko gdzieś tam. Nawet jak pytam ich, no ale co jest z tym papieżem? Czy słuchacie go? Czy wierzycie w to, co... Oni, a gdzie tam tego? Nic ich nie interesuje po prostu. No, dlatego mówię, że to jest pogański kraj, a katolicyzm tylko im daje... takie to rozgrzeszenie, ale chodzi mi o to taki, wiecie o co, takie, taką,
takie dobre samopoczucie, że wszystko jest okej w tej sferze między nimi a Bogiem. No ale wróćmy do istoty rzeczy. Czyli jest pierwsza komunia, czyli ten nasz wychowanek, czy tam chrześniak, ma pierwszy raz zjeść opłatek, twierdząc, że przyjmuje Jezusa Chrystusa. Coś, Gosiu, chciałaś dodać? Mnie taka sytuacja będzie czekała. Co prawda moja jedna chrześnica jest już, no już sama ma małego dziaka, ale mojej siostry synek za 2 lata idzie do komunii. Myślę, że dla mojej siostry już jest jasne, że w mszy nie będę uczestniczyła. Natomiast ponieważ u mnie w rodzinie jest takie przekonanie, że ojciec czy matka chrześni są też osobami, które pomagają rodzicom jakby wychować tak. w wierze, to już to robię, tylko troszkę inaczej. Wprawdzie, pomagasz wychować wprawdzie. Właśnie słowa, ten obowiązek spełniasz w zasadzie, prawda? No. Bo tam jest taki obowiązek, że właśnie wychować w wierze, no i w wierze go wychowasz. Już później to sami rodzice, to już może my cię tak już zwalniamy z tego obowiązku, ciociu, już nie obowiązkuj się tak więcej. No ale tak, no widać, że zobaczcie, no nie ustalaliśmy tu specjalnie zeznań w tej sprawie, ale mamy podobne rozeznanie, czyli to, co mówiłem. Człowiek, który przyszedł do Jezusa Chrystusa, widzi duchowo i potrafi sam rozróżnić, gdzie jest zło, a gdzie sytuacja jest moralnie dopuszczalna czy neutralna, nie? I uczestnictwo we mszy, jakiś sposób szczególne takie, no, wysławianie tego, jak to super, że ty idziesz do pierwszej komunii, nie? Czyli będziesz uczestniczył w bawłochwalstwie, w bruźnielstwie przeciwko Jezusowi Chrystusowi, to jest złe i to jest oczywiste, nie? Ale już, czy na przykład, jak jest ten zwyczaj dania prezentu, nie? Że to jest taki, no ktoś nie dasz, no, a to on skąpy jest, nie? Przecież ludzie w świecie, ci katolicy, oni absolutnie tego rowerka, czy tam, nie wiem, komputera, co się teraz dziecku kupuje w ramach tej radości z tego pierwszego aktu bałwochwalstwa, nie traktują tego jako zwyczaj religijny, tylko że to jest taki obowiązek rodzinny, tak jak jakiś tam wujek ma obowiązki, czy stryj, nie? No to tam tak samo i ten chrzestny ma pewne obowiązki finansowe. Oczywiście, no można pójść powiedzieć, no słuchaj, to ja już nie będę tym chrzestnym, ale znalazłem tu ofiarę, to jest bardzo dobry katolik, on teraz będzie, ja nawet mogę mu płacić, byle on za mnie, czyli takiego zastępcę znajduje, nie? Ale no zwykle tak się tego nie robi. Czyli jeśli ktoś z was by uznał, że z różnych powodów powinien wyskoczyć z kasy, nie? Z tej okazji, to myślę, że nie należy tego potępiać. Nie należy też tego zalecać, nie? Ale nie należy też tego potępiać, nie? Bo on tu nie zrobił, nie uczestniczył w tym bałwochwalstwie, a wykazuje, zwykle to jest bliska rodzina jakoś, nie? Bo to się tam w rodzinie robi, wykazuje no, miłość czy troskę o tą swoją rodzinę. Podobnie, jeśli chodzi o tą całą ucztę, która jest w ramach tej komunii. Ja osobiście bym nie poszedł na coś takiego, nie? I bym odradzał też, wytłumaczyłbym, żeby pójść do tych rodziców chrzestnych, czy tam całej rodzinie, żeby tam pocztą pantoflową, że dobra, prezent dałem, tu proszę 1000 złotych jest, niech tam sobie wpłaci na książeczkę, czy co tam chce z tym zrobić, ale ja do tego jakoś tam ręki nie przykładam. Mówię, ale to jest moje zdanie. Czekajcie, muszę kichnąć. Mam nadzieję, że wam nie strzeliły głośniki. Ja już tak się na krótki rękaw tu ubrałem, a tu jest 10 stopni jeszcze w Lublinie, no ale tu u nas jest w miarę ciepło. W każdym razie, jeśli by ktoś jednak uznał, że powiedzmy to jest no, jedyna okazja, żeby zobaczyć wujka z Ameryki, nie? No i kiedy tak jest, że tego typu okazje to są tego, to nie oceniałbym, wiecie, że oto zgrzeszył, bo tam poszedł na to spotkanie rodzinne, które było przy okazji komunii, nie? No mówię, sam bym raczej nie poszedł, chociaż też, no nie jestem niczym chrzestnym, to mam to z głowy, no ale także to mnie już minie, ale tak próbuję się wczuć w waszą sytuację, no mówię, z tego bym nie robił też problemu, byle, tak jak Gosia powiedziała, czy Bartek, nie uczestniczyć w tych bałwochwalczych
obrzędach. No i podobnie teraz możemy rzucić na szalę ślub czy pogrzeb, nie? Tu ja na przykład parę lat temu był pogrzeb mojego ojca, no ja do kościoła nie wszedłem, stałem na zewnątrz praktycznie, no tam ze swoją rodziną i prawie samiśmy tam byli, no ale dobra, no to tam sami, nie sami, to... Kiedyś pogrzeby katolickie nie miały tego elementu bałwochwalczego, przynajmniej tak jasnego, bo były jakieś tam modlitwy, wiecie, tam takie różańcowe, takie śmakie i owakie, ale nie było tego bluźnierstwa przeciwko Jezusowi, czyli mszy. Pogrzeb był oddzielnym rytuałem, nie? Ale od kilkunastu, kilkudziesięciu lat właśnie po to, żeby tak jeszcze tych ludzi na tę mszę, bo wiecie, już na zwykłe msze nie chodzą, no to żeby to błogosławieństwo mszy na nich, przynajmniej z okazji tam ślubu czy pogrzebu, to zarówno śluby, bo śluby też kiedyś były bez mszy, chrzty były bez mszy, pogrzeby były bez mszy, nie? Zaczęto to łączyć i przy okazji każdego z tych wydarzeń katolickich się doładowuje mszę. No i to teraz nie, na to nie chodzimy i cześć, nie? Ani na śluby, ani na pogrzeby. No i tyle, no. Znaczy chodzimy, tam można uczestniczyć w tym orszaku, tam przy grobie, jak tam się zakopuje ciało i tak dalej, no to w tym nie widzę problemu. Jak się tam katolicy modlą do tych swoich jakichś przedstawicieli, rzekomych przedstawicieli w niebie, nie? No to po prostu oni się modlą, ja w tym nie muszę uczestniczyć, ale msza jest, wszyscy, którzy tam są, uczestniczą w tym dziwowisku, w tym bluźnierstwie. I tu chrześcijanom zalecam absolutny bojkot tego no, paskudnego z punktu widzenia Boga i każdego dziecka Bożego wydarzenia. O, to jest oczywiście moje zdanie, ale no, tak jak tu rozmawiamy ze sobą, no to mniej więcej do podobnych wniosków dochodzimy. Czy macie jeszcze wy jakieś pytania w związku z tym? Grzegorz W., ja mam większy problem. Moja córka w przyszłym roku ma mieć komunię. Ja nie chcę, ale reszta mojej rodziny toczy ze mną wojnę. Nie wiem, co mam robić. Tak, takie prośby, pytania o pomoc też otrzymuję. Sytuacja jest z jednej strony łatwa, z drugiej trudna. Bo w normalnej rodzinie to chłop decyduje. I wtedy jest sytuacja łatwa. Czyli tak jak ojciec zdecydował, tak ma być. Z córką, z synem i tak dalej. Ale w większości polskich rodzin niestety mężczyzna absolutnie nie ma nic do gadania, albo niewiele, nie? Tylko albo teściowa wiedzie tam główne skrzypce, albo żona, nie? No różne są kombinacje. Niekiedy teściowa z żoną, nie? Niekiedy może być jeszcze mama teściowej z teściową, czyli nad, jak to się mówi? Jak to jest nadteściowa? Jakby to z niemieckiego, żeby tak ładnie to było? Ja nie wiem, jak jest teściowa po niemiecku. Nie, ale nad. Iber. Iber teściowa, nie? Czyli mamy trzy, mamy żonę teściową i Iber teściową i one wszystkie razem, trójca taka, przeciwko temu biednemu chłopinie. No, współczuję, nie? To jest sytuacja, w której nie ma dobrej rady. Jeśli nie wypracowałeś sobie, mówię do męża, pozycji głowy rodziny, to teraz masz problem. Bo takie sprawy trzeba załatwiać przed ślubem. Biblijna zasada jest, opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i stają się jednym ciałem. To już jest nowa rzeczywistość społeczna przed Bogiem i ludźmi. I żadna teściowa, teść i wszyscy razem, teściowie, nie mają nic do gadania, co się dzieje w rodzinie. Nie? To jest biblijny wzorzec. Niestety on rzadko jest przestrzegany. I stąd te schody. Nie? Jeśli ktoś tam bardziej pyta mnie i szuka tej rady, co ma zrobić i opowiada mi konkretną sytuację, jak to wygląda, no to raczej idę, jeśli chodzi o poradę, w tym kierunku, zrób, co możesz. Wytłumacz dziecku,
że to jest kłamstwo. Nie? Mówię o tej pierwszej komunii na przykład, czy bierzmowaniu, czy o podobnych. Wytłumacz dziecku. To jest twój obowiązek jako rodzica, tak jak matka chrzestna Gosia tu powiedziała, że ona temu swojemu chrześniakowi właśnie uczy go wiary w Jezusa, ale tego prawdziwego właśnie opisanego w Biblii, a nie Jezuśka tam nie wiadomo, czy Bozi, proszę. To jest jeszcze mały chłopak i opowiada mu głównie te opowieści takie starotestamentowe. Zresztą strasznie go interesują. Ale też chciałam powiedzieć, że nie robię tego jakoś przeciwko rodzicom. To znaczy nie staram się dyskredytować tego, co mówią mu rodzice absolutnie. Żeby a to też bardzo mądrze, oczywiście. Tutaj nikogo nie zachęcać do tego nie, typu nie, nie, rzeczy. Nie, jeśli ktoś mnie tak zrozumiał, to absolutnie nie chodzi mi o to. To oczywiście powinno być za zgodą rodziców, nie? Jeśli oni chcą wystawiać swoje dziecko na wpływ człowieka, co do którego wiedzą, jakie ma przekonania na temat Boga, to jest ich decyzja. Na pewno jestem przeciwny jakiemukolwiek działaniu wbrew rodzicom, dlatego jestem też przeciwny ewangelizowaniu dzieci i o tym często mówię, nie? Ja bym nie chciał, żeby gdzieś przy piaskownicy, w jakimś miejscu, gdzieś, nie wiem, w jakimś placu czy coś, ktoś moje małe dzieci nauczał o Bogu. Bo to jest mój mandat, mój rodzica, czyli ja też jako rodzic czy jako pastor muszę szanować ten mandat u innych rodziców, także u niewierzących. Dlatego w naszym kościele ewangelizację kierujemy tylko i wyłącznie do osób dorosłych. Absolutnie nie wchodzimy w to, co się dzieje z dziećmi i zwalczamy nawet protestanckie organizacje, które zajmują się ewangelizacją dzieci. Zwalczamy czynnie. Teraz właśnie zwalczam. Jest taka organizacja w Polsce, tam chyba gdzieś na Śląsku Cieszyńskim ona działa i to uważam, że robią wielką krzywdę Bożej sprawie, chociaż oni będą mówić, że tam wiele dzieci się nawraca i tak dalej, ale to jest właśnie robienie tego, występowanie przeciwko władzy rodzicielskiej. Nie są wszystkie dzieci nasze, nie. Oni powiedzą, że Jezus powiedział, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. A to co innego? Jak dzieci same szukają, jak teraz któreś dzieci ogląda warsztaty Kościoła Nowego Przymierza, w Lublinie nikomu nie zabraniamy. Ale my do dzieci nie adresujemy naszego przykazu. My ich nie szukamy. A organizacja misyjna, ewangelizacyjna do dzieci, ona szuka tych dzieci. I dlatego ją zwalczam. Będą się tam ze mną nie zgadzać, ale to przecież dla mnie nie pierwszyzna, nie? Także raczej bym szedł w tym kierunku. Zrobić co trzeba, czyli powiedzieć prawdę swojemu dziecku, tłumaczyć żonie, że trzeba się, mówię tu do męża, trzeba się wyrwać spod wpływu teściów, jakiejś tam presji otoczenia i tak dalej. Mamy zrobić zgodnie z przekonaniami. Jeśli to nie pomoże, to nie radzę, żeby iść tam w kierunku rozwodu z tego powodu, że żona nie uznaje władzy męża, bo to jest naprawdę coś rzadkiego, to trzeba by 90% rozwodów w Polsce zaraz zrobić, żeby doprowadzić sprawy do ładu. Będzie ten ojciec cierpiał, widząc, że jego dziecko poddawane jest tak no, obmierzłemu Bogu rytuałowi, no ale to jest twoja wina po części, że nie wypracowałeś sobie, nawet będąc niewierzącym, pozycji głowy domu. Jest jeszcze jedno pytanie, na które już trochę odpowiadałeś. Tornmol, pytanie do pastora. Za niedługo jest komunia mojego kuzyna i bardzo nie chcę iść na mszę, ale nie wiem, jak to rodzina zaakceptuje. Czy pastor ma jakiś sposób, by to rodziny tak nie zabolało? Sposób, by to rodziny nie zabolało. Może wy macie jakiś sposób, żeby to rodziny nie zabolało? Myślę, że najlepiej jest dużo wcześniej po prostu szczerze im powiedzieć. Nie ma innego sposobu, wydaje mi się. Im bardziej się będzie odwlekać, im później się to powie, im bliżej wydarzenia, tam. Bardziej nerwowej atmosferze, tym gorzej. Dlatego jeśli ktoś nawraca, to jest moja zawsze rada, jak najszybciej ogłoś to swoim bliskim. Jak najszybciej. W sposób stanowczy, pełen miłości, ale stanowczy. To są moje zasady. Przyjąłem je od Jezusa Chrystusa.
Chcesz? Sprawdź. Mogę z tobą rozmawiać na ten temat, ale chcę, żebyś je uszanował. Od tej pory ja żyję zgodnie z tymi zasadami. Żyję dla Jezusa Chrystusa. Chcę, żebyś to wiedział. Chcę, żebyś też poszedł za Nim. Ale nie ukrywajcie wtedy. Wtedy od razu wszyscy będą wiedzieli, że nie ma po co do was przychodzić z różnymi jakimiś takimi tego typu sprawami i co mądrzejsi wykażą zrozumienie. Aha, on ma takie przekonania, on widzi w tym zło, ma na to poważne argumenty, Słowo Boże. Ma poważne argumenty, mogę się z nim nie zgadzać, mogę w ogóle nie wierzyć w Boga, ale ten człowiek ma poważne argumenty i potrafi je zbornie przedstawić. Zbornie, czyli składnie i w sposób logiczny. Szanuję go. Uczciwy człowiek szanuje drugiego uczciwego człowieka, który postępuje zgodnie ze swoimi przekonaniami. A jeśli nie spotkacie się z szacunkiem dla wierności swoim przekonaniom, to macie z mędą do czynienia i nie przejmujcie się jej opinią. Czy jest jakieś jeszcze pytanie? Może wy macie jeszcze jakąś myśl, przesłanie, uwagę w tym temacie tych świąt i obrzędów katolickich? Proszę. U mnie w domu była taka sytuacja, właśnie niedługo po przyjeździe, kiedy ja tam pojechałam w środę chyba, i w piątek był post. No i ja przyszłam rano do kuchni i mówię, że jestem głodna, ja robię sobie jajecznicę. Oczywiście na boczku już zrobionym wcześniej, uwędzonym. Ale mama powiedziała stanowczo nie, że to jest, post jest w domu i wszyscy poszczą i albo poszczę, albo ja to uszanuję i też będę z niej pościła, bo to jest jej dom i ona ma takie zasady i właśnie tego wymaga. No i ja pomyślałam, zastanowiłam się i stwierdziłam, no mogę coś zjeść innego w sumie. Po prostu nie chciałam wchodzić w jakieś z tego powodu. A czy jajka bez boczku to też jest post, czy nie? Czy nie? To już nie było, mogłam zjeść. Właśnie mama powiedziała, że ugotuj sobie jajko. Dobrze. Więc ugotowałam sobie te jajka. No i właśnie... No, czyli trzeba tak podziękować mamie za zdrową dietę. No, przepraszam. Był właśnie taki moment takiego zastanowienia, bo mój brat na przykład bardzo chciał jeść to mięso w ten piątek. Chciał tak właśnie pokazywać, że on będzie jadł mięso. Mhm. A ja w sumie, no, tak jakoś poszłam na ugodę w sensie takim, że skoro mama mnie poprosiła, żebym uszanowała ten post w domu, to ja uszanowałam go. Amen. Zgadzam się. Myślę, że postąpiłaś jak najbardziej właściwie, bo właściwe poznanie, ono nie prowadzi do szukania zaczepki i niepotrzebnego konfliktu. Właściwe poznanie prowadzi do okazywania miłości i kierowania ludzi do istoty rzeczy, a nie do bekonu, przepraszam, boczku, bo to nie Wielka Brytania, boczku i tam postów, jajek i przeróżnych tego typu drobnych, nieistotnych rzeczy. Także zachowała się jak najbardziej właściwie. Na drugi raz nie jeździ w takie dni do domu i wtedy możesz jeść mięso, ile chcesz. Jeszcze macie jakieś myśli? Dodam, że niepojechanie do domu na święta byłoby jakimś zarzewem konfliktu. Tak, tak, ale można tak, żeby to śniadanie w tym dniu, rozumiesz, a nie mówię, żeby na święta, nie, tego nie powiedziałem, tylko że akurat w tym dniu, kiedy te posty są, to można jakoś coś wymyślić. Nie, to lepiej się poświęcić i pościć razem z nimi, to tam człowiekowi nie zaszkodzi. Szczególnie, że katolickie posty to przecież żaden post, nie? Obżarstwo tylko czym innym albo inaczej, nie? Czyli jajka na tym nie można, a takie można, nie? Na wodzie można, no nie, no to komedie są, a nie posty. Także spokojnie można to przeżyć. Jeszcze macie jakieś swoje myśli, którymi chcieliście się podzielić z naszymi widzami? Jeśli nie, no to przejdziemy do tych pytań, ale pytam, bo może... coś jeszcze, czy jakiś problem się pojawił w naszych mailach, o którym, do którego nie odniosłem się, a wcześniej ktoś z was pytał. Coś, Kornelia, może pamiętasz? Tylko tyle przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o chodzenie na tą mszę, ale to w zasadzie powiedzieli, że jest taka właśnie reguła. No to przeczytam, może zanim przejdziemy do tych pytań na inne tematy, przeczytamy sobie drugi tekst, który przygotowałem z listu do Kolosan, żebyście z jednej strony
nie mieli żadnych wyrzutów sumienia, że coś niewłaściwego robicie, stosując się lub nie stosując do tych ludzkich nauk na temat postów, świąt, zwyczajów i tak dalej. Proszę, Tymoteusz. Kolosan 2, 16-23. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Dzięki. To jest bardzo ważne podsumowanie tutaj Słowa Bożego. Nie mają żadnej wartości dla opanowania zmysłów, czyli dla uczynienia człowieka lepszym. Nie mają żadnej wartości, ani posty, ani jajeczka, ani tam jakiekolwiek inne religijne zwyczaje. O tym trzeba pamiętać, ale tak jak tu Karolina dawała przykład, nie epatować ponad potrzebę. Kiedy można z czegoś zrezygnować w imię zgody, a nie jest to grzechem, bo niezjedzenie jajka na boczku nie jest grzechem, nie? I zjedzenie w to miejsce ugotowanego jajka, wtedy starajmy się schodzić z linii konfliktu, żeby ci ludzie widzieli, że my nie szukamy jakiejś zwady, my nie szukamy, nie forsujemy swoich jakichś zwyczajów, chętnie się dostosujemy do ich zwyczajów, ale jedna sprawa, i to musi jaśnieć, wiecie, te wszystkie zwyczaje to nic, to są tylko cienie, a Chrystus ma jaśnieć w naszym świadectwie. Nad tym cały czas myślcie w kontakcie ze swoimi bliskimi. To tym temat kończę, a przejdziemy do pytań z innej bajki, jakie jeszcze się nazbierały w ostatnim czasie. Manasses 82. Gdy w swoim sercu czuję, że jestem nowonarodzony w Chrystusie, to skąd mam mieć 100% pewności, że jestem już całkowicie zbawiony i będę żył wiecznie? Rozumiem, że dzięki Duchowi Świętemu mam taką pewność, który jest w moim sercu, ale czy dzięki czemuś innemu mogę mieć taką pewność? No, dzięki Słowu Bożemu. To właśnie jest dla nas obiekt naszej wiary. To nie, że nam się coś wydaje, czy że coś czujemy. Ostatnio poświęciliśmy temu z Kornelią Którędy do nieba, taki ewangelizacyjno ugruntowujący cykl. Możesz tu sobie to zobaczyć, jest na naszym kanale. Stosunkowo świeży materiał, chyba sprzed paru tygodni. Uczucia a zbawienie chyba, tak? Rozum, uczucia, a zbawienie, coś takiego. Także tam mówię o tym więcej, że w religiach pogańskich to albo musimy wierzyć jakiemuś człowiekowi, bo jakiś guru tam coś powiedział, albo mamy wierzyć swoim uczuciom, że nam się coś wydawało, nam się coś objawiło, nam się coś przywidziało, święta lipka i tak dalej, i tak dalej. A w biblijnym chrześcijaństwie opieramy się na Słowie Bożym. Na Słowie Bożym. I do każdego nowonarodzonego chrześcijanina Słowo Boże zwraca się na przykład z takim komunikatem. To z listu Jana przeczytam. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. No tutaj oczywiście to jest cała narracja. Od 9 wersetu czytam, jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, czyli kolega nam mówi, słuchaj, tam rąbanka dzisiaj jest w promocji, no to wszyscy lecą i tam kupują, stają w kolejkę i tak dalej. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest
wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu, o Jezusie Chrystusie. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, tu jest ono wprost zwerbalizowane, że życie wieczne, tu jest tak jeszcze po staremu żywot wieczny, no ale pytasz, skąd masz wiedzieć, że jesteś całkowicie zbawiony, że życie wieczne dał nam Bóg. To jest od Niego prezent. A żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, czyli to napisałem tobie. Możesz to tak spersonifikować, uczynić to osobistym. Jeśli wam, to także tobie. Zobacz, to jest list Boga do ciebie. To jest słowo Boga do ciebie osobiście skierowane. Przeczytam już w tej wersji osobistej dla ciebie. To napisałem wam, czyli to napisałem tobie, który wierzysz w imię Syna Bożego, abyś, i tu zwróć uwagę, abyś wiedział, że masz życie wieczne. To jest obiekt naszej wiary. To jest podstawa naszej pewności. Tomasz Haczykowski. Nie wiem, czy do końca na temat dzisiejszego warsztatu, ale nurtuje mnie pytanie, skoro jesteśmy zbawieni tylko z wiary, to czym jest grzech i dlaczego nie powinniśmy grzeszyć? Nie rozumiem troszeczkę związku. Może ktoś z was rozumie pytanie. Jaki jest związek tego zbawienia z wiary z definicją grzechu i dlaczego nie powinniśmy grzeszyć? Chyba, jeśli tak zaczynam rozumieć, to chodzi o to, że jak już jesteśmy zbawieni, to możemy grzeszyć. Tak, też zrozumiałeś. Tej osobie chodzi właśnie o to, że skoro rzeczywiście jest ta pewność zbawienia i przez wiarę zostałem zbawiony, prawda? No to jakie ma znaczenie to wszystko, co tam się będzie działo teraz, czy prawda? Czy teraz będę grzeszył czy nie? Grzeszył, no to tak, odczytujemy tak pójdę do nieba. Twoje pytanie, jeśli nie, no to jeszcze masz szansę go wyjaśnić bardziej. Odpowiem na tak rozumiane twoje pytanie. Rzeczywiście, jeśli jesteś już zbawiony, czy dowolny człowiek jest zbawiony, to czy on po prawdziwym nawróceniu, bo są nawrócenia pozorne. Biblia to za pomocą pięknych, plastycznych obrazów, umytej świni, albo psa, który wraca do wymiocin swoim. Ci, którzy mają psy, wiedzą, jak pies z lubością przewraca się na plecy i w tych żygowinach się rozsmaruje, a z daleka patrzy na to właściciel i wie, co go czeka. Widziałem to nieraz i niestety był to mój problem, czy w sensie nasz, tam z żoną, czy z dziećmi. Także wiem, o czym Biblia mówi, także bardzo takie plastyczne obrazy. To są fałszywe nawrócenia, ale jeśli już jesteś prawdziwie zbawiony, czyli wołając z głębi rozpaczy, że grozi ci piekło, nie możesz sobie poradzić sam ze swoim grzechem, rozumiejąc, co Jezus zrobił dla ciebie, i że chce cię zbawić, chce wejść do twojego serca, zawołałeś: Jezu, zbaw mnie, Jezu, ratuj, Jezu, przebacz mi moje grzechy. Jeśli to stało się w twoim życiu, jesteś prawdziwie nowonarodzony, tak jak przed chwilą czytałem, masz życie wieczne i czy będziesz później grzeszył, czy nie będziesz grzeszył, a że będziesz grzeszył, to wszyscy wiemy, bo o tym też mówi Biblia, że Bóg nie zabrał nas jeszcze z tego świata, gdzie jest grzech. My walczymy z grzechem w naszym życiu, ale od czasu do czasu, czy często, no to już każdy niech mówi za siebie, popadamy w ten grzech i nie żyjemy tak, jak Bóg od nas tego chce. To nie ma znaczenia do zbawienia, bo po pierwsze, ono już się dokonało, chrześcijanin jest już zbawiony, a nie będzie zbawiony. A po drugie, zależało to tylko i wyłącznie od ofiary Jezusa Chrystusa, od przelanej krwi Jezusa Chrystusa, która jedynie ma moc oczyścić człowieka z grzechu. Czyli jesteś prawdziwie nawrócony, jesteś prawdziwie zbawiony. Żaden twój przyszły grzech nie może już oddzielić cię od Boga, bo został zmyty krwią Jezusa. Dla Boga wszystkie twoje grzechy już są widoczne. Jezus, umierając na krzyżu, widział ciebie.
kiedy przelewał swoją krew. Wszystkie twoje grzechy były przyszłe z punktu widzenia historii, a Jezus za nie wszystkie już umarł. Ty jeszcze podążasz w czasie, część grzechów już masz na swoim koncie, w niektórych trwasz teraz, a jeszcze niektóre popełnisz. Dla Jezusa wszystkie były przyszłe i za wszystkie umarł i doskonale zmył z nas wszelką skazę i zmazę grzechu. Jesteśmy przed Bogiem czyści. Jeszcze raz, nie dzięki naszym zasługom, nie dzięki naszej uczciwości, sprawiedliwości i tak dalej, ale dzięki obmyciu przez krew Chrystusa. To jest jedna rzecz, czyli ze zbawieniem to nie ma żadnego znaczenia. Rzeczywiście tak, jeśli ktoś w ten sposób by patrzył na zbawienie, no to powie, hulaj dusza, teraz piekła nie ma i tak dalej, ale każdy, kto przyszedł szczerze do Jezusa, nie przyszedł po to, żeby grzeszyć. Bo zobaczcie, w tym już jest sprzeczność. Przecież chcesz wyzwolenia z grzechów, a nie przyzwolenia na grzeszenie. Po to idziesz do Jezusa. Jezu, ratuj, nie mogę żyć z tym grzechem. Nie? Stąd pokazuje sprzeczność, że tego się nie da pogodzić. Oprócz tego Bóg jeszcze dał pewne dodatkowe zabezpieczenia, żeby jak komuś by jakieś głupoty przyszły do głowy, żeby nie szedł tym torem rozumowania czy postępowania. Po pierwsze, grzech ma zawsze konsekwencje. I to Bóg mówi do chrześcijan w liście do Galacjan, co człowiek sieje, to i rządź będzie. I to do chrześcijan dotyczy. Będziesz postępował głupio, będziesz cierpiał z powodu swojej głupoty. Twoi bliscy będą cierpieli swojej głupoty. Przykładowo mówiliśmy o tym, jeśli mąż, chrześcijanin, nie zadbał o to, żeby mieć pozycję głowy domu. Przed ślubem nie rozmawiał ze swoją dziewczyną, nie ustalali tego, nie patrzył, jak ona funkcjonuje, czy ona rzeczywiście jest gotowa zerwać więzi rodzinne i już tylko jego słuchać, czy będzie raz słuchać teściowej, raz teścia, raz siostry, a raz męża. I będzie loteria, co dziś wybierze. No to niech się nie żeni, przecież nie było musu. Nie? Ja mówię, widziały gały, co brały. Jeśli się na to zgodzisz, będziesz miał problemy, no ale no, do siebie miej pretensje, nie? Czyli co człowiek sieje, to i rządź będzie. Dalej Bóg wprowadził władzę państwową. Czy chrześcijanin, czy nie chrześcijanin, jeśli popełni zbrodnię, czyli czyn kryminalny, powinien zostać ukarany. Nawet z karą śmierci włącznie. Ja jestem za karą śmierci także dla chrześcijan. Na westernach to widać, chrześcijanin, nie chrześcijanin, popeł, zabił kogoś, już tu szafot, do widzenia, wszyscy się cieszą, idą do domu, nie? Koniec sprawy. Czyli to kolejne zabezpieczenie. Jeszcze następne to Kościół. Właśnie po to potrzebujesz Kościoła, żeby doświadczać dyscypliny ze strony innych wierzących, żeby zachęcali cię, żeby ci radzili, żeby cię ostrzegali, żeby cię karcili, jeśli na to zasłużysz, żeby cię napominali, jeśli na to zasłużysz. Jeśli nie będziesz reagował na te napomnienia czy karcenie, Bóg też dał procedurę, dał rozwiązanie. Masz zostać wykluczony z Kościoła. Z jednej strony ma to skutki społeczne, ale też duchowe. Apostoł Paweł mówi, wydajcie takiego, mówi o wykluczeniu, to jest, zdaje się, 5 rozdział 1 listu do Koryntian, wydajcie takiego na zatracenie ciała, tu mówi o jego życiu doczesnym, teraz szatan się będzie nim zajmował i zobaczy, co to znaczy lekceważenie moralnej woli Boga, ale żeby duch był zbawiony w dzień pański. Także tutaj o zbawieniu nawet tego największego grzesznika z Kościoła, który zostaje pomimo swego uporu, znaczy w wyniku swego uporu wykluczony z Kościoła, nie ma mowy o utracie zbawienia. Art Funki. Pytanie do pastora. Jak to jest z tym zwyczajem picia wina na wieczerzy z apostołami? Podobno na pamiątkę Paschy. Biblia nie mówi o winie, tylko o gorzkich ziołach. Skąd wino? Nie wiem, skąd masz tę wiedzę. Ja zawsze czytałem o winie w tym kontekście. Może wiesz lepiej, no to nas oświeć. Myślę, że tu nie chodzi o pamiątkę Paschy, tylko chodzi o pamiątkę złamania
zmiażdżenia. To 53 rozdział Księgi Izajasza to pięknie, że Bóg, Ojciec, starł Jezusa, zmiażdżył. Tak jak się winogrona wrzuca do kadzi i później się je miażdży, żeby szybciej podlegały fermentacji, tak właśnie zniszczył, można powiedzieć, fizyczną część, ciało fizyczne Jezusa Chrystusa. To pokazuje, mówiłem o tym, że możesz nie grzeszyć w kazaniu sprzed paru tygodni. Bardzo polecam, jeśli taki masz problem, żebyś zobaczył sobie to kazanie, tam więcej o tym mówiłem, jaką nienawiść w oczach Boga wywołuje nasz grzech. On Jezusa właśnie tak zmiażdżył i pokazuje, że nie krew zwierząt może nas oczyścić, tylko krew Jego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynej ofiary przebłagalnej w całej historii ludzkości, czyli ten symbol to jest zniszczenia ciała Jezusa i przelania Jego krwi. Przelanie krwi oznacza śmierć, bo tak jak Biblia mówi i nauka, medycyna się z tym zgadza, że życie jest we krwi, to życie fizyczne, jak gdyby, że przelanie krwi oznacza śmierć fizyczną. Dlatego chrześcijanie na pamiątkę tego, co zrobił Jezus, podkreślam, na pamiątkę, a nie żeby to powtarzać, bo to jest bluźnierstwo, msza katolicka, właśnie łamią chleb, dzielą się nim, spożywają, piją kielich wina, właśnie przypominając sobie, że zarówno ciało, jak i krew Jezusa została za nas ofiarowana, za nasze grzechy, przez Boga Ojca zmiażdżona, przelana krew, żebyśmy my mogli żyć już nie z grzechami w piekle, ale wolni od nich w niebie. Teresa Hoffman, mam pytanie, co to jest moc Ducha Świętego i kto to jest Duch Święty? Modlę się dużo i długo, jestem katoliczką i bardzo proszę o wytłumaczenie lub link. Dziękuję i pozdrawiam. Link do Biblii, czy... Do Ducha Świętego. Nie, o to mi chodziło. Jestem katoliczką i bardzo proszę. No, jeśli pani jest katoliczką, no to bardzo proszę zwrócić się do księdza proboszcza. No, na pewno przepędzi panią jak intruza, ale to powinno być główne źródło szukania wiedzy o Bogu. Ale no, jeśli pani już się zwróciła do pastora, co oczywiście jest bardzo złe z punktu widzenia praktyki katolickiej, no to kilka zdań mogę powiedzieć. Duch Święty to jest osoba. Tu katolicy zwykle nie są wychowywani na Piśmie Świętym. Pamiętam kiedyś spotkanie z katolikami, kiedy mówiłem im Ewangelię. To było w takiej miejscowości pod Lipskiem, ale nie niemieckim, tylko tym na Mazowszu. I tam nastąpiła bardzo ciężka taka dyskusja, gdzie żadna ze stron nie chciała zejść ze swojego stanowiska, co to jest tak zwana Trójca Święta, nie? I jedna strona, takie kobiety troszeczkę tam bardziej no, oczytane, mówiły, że to jest Bóg Ojciec, Bóg Syn Jezus Chrystus i Bóg Duch Święty, nie? A drugi taki jegomość, jakiś no, taki typowy mieszkaniec tej wioski, nie dał sobie za nic przekonać, że to nie jest Józef, Maria i Jezusek. I on był tego stuprocentowo pewien i mówił na te katoliczki, że one są na pewno świadkami Jehowy. Że one tak mówią, w ogóle pomieszał, bo wiecie, świadkowie Jehowy nie wierzą w to, że Duch Święty jest Bogiem i osobą, tylko właśnie jakąś taką mocą, takim wiatrem i tak dalej. Także tacy huraganowi są. Także to pokazuje, że rzeczywiście, no zobaczcie, jestem katoliczką, a nie mam pojęcia, kim jest Bóg. Zobaczcie, to jest, no mam nadzieję, że no, pani Teresa tu nie ściemnia, nie jest jakąś podstawioną osobą, tylko szczerze się pyta, no to macie, drodzy katolicy, oczywiście wy też nie wiecie dokładnie, jak na przykład, kim jest ten Duch Święty, a jeszcze jakbym zapytał, no udowodnijcie mi to, dajcie link z Biblii, spytaj katolika, pokaż mi w Biblii, że Duch Święty jest Bogiem. No dobra, obniżmy poprzeczkę, a w rzeczywistości podwyżmy, pokaż mi w katechizmie katolickim, że Duch Święty jest
Bogiem, przecież tam nic nie znajdzie. Taki człowiek, który się naprawdę nie wgryzie w temat. Stąd i ci katolicy tak naprawdę niczego nie wiedzą o tej swojej wierze, ale o tym już mówiliśmy. Także Duch Święty jest osobą. Duch Święty jest w przeciwieństwie do nauki katolickiej, bo tam się mówi, że papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi, to właśnie Duch Święty ma taki tytuł. Stąd papieże są złodziejami. Każdy papież, nawet Jan Paweł II, jest złodziejem tytułu Ducha Świętego. Bo zastępcą Chrystusa na ziemi jest tylko i wyłącznie Duch Święty. Bóg, Duch Święty, a nie żaden człowiek. Co jeszcze mogę powiedzieć? Chrześcijanie to nie są ludzie, którzy tylko poznali pewne prawdy na temat Boga. Chrześcijanie to nie są ludzie, którzy poznali naturę Boga, czyli tu bardziej powiedzmy teologiczno-filozoficznie, nie? Bo tu wiedza moralna, wiedza filozoficzno-teologiczna. Chrześcijanie to są ludzie, którzy zostali narodzeni na nowo i otrzymali moc Ducha Świętego, żeby pokonać grzech w sobie i żeby mieć moc do składania świadectwa o Jezusie Chrystusie. To, że pani nie ma pojęcia o tym, kim jest Duch Święty, w sposób oczywisty pokazuje, że chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z Kościołem, w którym pani jest. Katolik nie wie nic o mocy Ducha Świętego. To jest jak ze ślepym o kolorach. Dlatego zalecam, przyjście ze swoimi problemami, ze swoimi grzechami, ze swoim uznaniem, że bez Jezusa Chrystusa pani religia nie prowadzi pani do żadnego czyśćca, do żadnego nieba już na pewno. Prowadzi panią prosto do piekła. Dopiero jeśli pani zwróci się, padając symbolicznie, mówię, na twarz przed Jezusem Chrystusem, mówiąc: Jezu, ratuj mnie od moich grzechów, daj mi moc do nowego życia. A wtedy już nie będziemy rozmawiać jak ze ślepym o kolorach, tylko jak brat z siostrą. Będziemy się cieszyć i zachęcać z owoców Ducha Świętego i z korzystaniem z Jego mocy do pokonania naszych słabości i do składania świadectwa z mocą o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu. Jarosław, Jarosław, jak byli zbawiani ludzie przed Jezusem? No, to widać, że filozoficzną taką naturę. Zależy w jakim okresie można na przykład wydzielić czas przed potopem. Wtedy nikt z nich nie został zbawiony, za wyjątkiem tych 8 istot, 8 dusz, którzy schronili się do Arki. Reszcie Jezus Chrystus właśnie pomiędzy ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem, jak to mówią w Wielką Sobotę, poszedł i zwiastował Ewangelię o zbawieniu. Czyli oni czekali w jakiejś takiej poczekalni, aż Jezus 2000 lat temu ogłosił im Ewangelię. Co się z nimi stało? Już Biblia nie podaje, stąd i my nie spekulujemy, tylko pokazuje. Inni już w tym czasie, szczególnie gdzie był Mojżesz, objawione zostało prawo mojżeszowe, mogli w bardzo wyjątkowych przypadkach zrozumieć Ewangelię, bo jeszcze wtedy w pełni jej nie rozumieli. Ale Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, zdaje się, mówi o Abrahamie, to jest jeszcze sprzed prawa mojżeszowego, ale bardzo blisko tego czasu potopu, mówi: Abraham widział dzień mój i radował się. Czyli widział triumf Chrystusa nad grzechem i śmiercią, Abraham, nie? I niezmiernie się cieszył. Pozostali z kolei, to mamy w liście do Hebrajczyków taki opis, głosili, prorocy, różni ludzie Starego Testamentu, z tego czasu, dopóki nie przyszedł Jezus Chrystus, głosili przyjście Mesjasza, ale wiedzieli, że to jeszcze nie teraz.
tęsknie wyczekiwali i spoglądali z zazdrością na ten czas, kiedy Chrystus przyjdzie i będzie można o tak w tej chwili powiedzieć: Jezu, wejdź do mojego życia. Oni z zazdrością wiedzieli, że taki czas przyjdzie. Wiedzieli, że będą tacy szczęściarze, że będzie taki czas w historii, że będzie można powiedzieć: Jezu, zbaw mnie, Jezu, wejdź do mojego życia. I od razu Duch Święty zamieszkuje w człowieku, zostaje narodzony na nowo, ma przebaczone wszystkie grzechy. Z zazdrością myśleli o tych ludziach, którzy tego dostąpią. Z zazdrością myśleli o nas. Z zazdrością myśleli o tobie, jeśli ty zawołasz do Jezusa: Jezu, zbaw mnie. Azja S. Pytanie do pastora. Czy istnieje grzech pierworodny? Co się dzieje z dzieckiem, gdy umiera przed świadomym podjęciem decyzji o chrzcie? Grzech pierworodny jest pewnym pojęciem, który ludzie, teolodzy tak ukuli. Biblijnie można by powiedzieć o grzesznej naturze. Na przykład pisze o niej apostoł Paweł w liście do Efezjan. Możemy otworzyć sobie na drugim rozdziale list do Efezjan. O, proszę. Czytam od drugiego wersetu. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy, to jest ważne, zobaczcie, my wszyscy, mówi już o tych nowonarodzonych chrześcijanach, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Dzieci gniewu, z natury mający skłonność do zła. Tak się człowiek rodzi od czasu grzechu Ewy i Adama. No, choć kolejność była odwrotna, to odpowiedzialność jest właśnie taka. Więc zróbmy zgodnie z tą zasadą, że to mąż odpowiada za to, co dzieje się w rodzinie, od grzechu Adama i Ewy. Od tego momentu każdy człowiek rodzi się z natury dzieckiem gniewu, czyli dzieckiem buntu. Ojcowie i matki małych dzieci wiedzą to doskonale. I dziadkowie już niekiedy nie pamiętają i na początku, jak się urodzi takie małe dziecko, jak ma 2 latka, już mają go dosyć. To jest mniej więcej starość. Może 3, jak jakieś bardziej grzeczne takie, nie? I już później to już może nie przyjeżdżają, już jedźcie, bo już nie możemy wytrzymać i różne takie rzeczy, ale człowiek ma dzieci, kiedy jest młody i ma dużo siły i właśnie dlatego znosi to dzielnie, a później już coraz słucham. Porcelana wytuczona. No właśnie, także, ale żebym się nie rozgadał, czy istnieje grzech, no w tym sensie tak, nie, że to jest natura grzeszna, skłonna. Co to znaczy natura zbuntowana? Ona oznacza, że kiedy tylko dziecko będzie miało okazję zrobić coś zgodnie ze swoją wolą, to wybierze bunt. Dlatego kłamstwem psychologii, to jak Kornelia szła na psychologię, to już doskonale to wiedziała i teraz też wie, jest to, że człowiek jest z natury dobry. Rozumiecie? Współczesna pedagogika i psychologia jest gówno warta, bo opiera się na tym założeniu. I dlatego ma gówniane owoce. Czyli coraz więcej świrów, rozwydrzeńców, popaprańców, chorych psychicznie i tak dalej. No to wystarczy sobie zobaczyć, wyjść na ulicę i Kornelia ostatnio, wiecie, no dziewczyna no, wyrosła w normalnym świecie. Przyszła do mnie i mówi: tato, stanęłam w autobusie koło gimnazjalistek i musiałam odejść, bo nie mogłam słuchać języka, którego one używają. Prawdę mówi ojciec? Potwierdź głośno. Możesz więcej opowiedzieć. To one wyszły, ale po prostu byłam przerażona ilością przekleństw i ich rozmową w ogóle, więc poziomem, widzę, że cały autobus to słyszał, no ale w końcu wyszło. To jest produkt właśnie psychologii i pedagogiki i szkoły i rodziców oduraczonych, którzy odeszli od właśnie tego podstawowego przesłania, że człowiek jest z natury grzeszny i dlatego trzeba walczyć z jego grzechem. To jeszcze przed Chrystusem ludzie to wiedzieli, że po to jest dyscyplina, po to jest rózga, po to jest wychowanie rodzicielskie, żeby okiełznać grzeszną naturę dziecka. A od
100 lat brednie takie się ludziom na potęgę, bo no już wcześniej te brednie były, ale od 100 lat mniej więcej na potęgę się wciska te brednie rodzicom, że dzieciątko jest z natury dobrej, a jeśli by nie było agresji wobec niego, to ono by nigdy nic złego nie zrobiło. Puknij się w łeb i pamiętam, wyprowadzić trupa. Nie, także w sensie fałszywą ideologię. A druga część pytań, co dzieje się z dzieckiem, gdy umiera przed świadomym podjęciem decyzji o chrzcie. I po decyzji o chrzcie też mu nic nie pomoże, bo chrzest nie zbawia. Chrzest absolutnie do zbawienia nic nie dodaje ani nie zastępuje. Ludzie, opamiętajcie się, chrzest to jest tylko rytuał zanurzenia w wodzie, tak jak święcone jajeczka. Nic się tam nie dzieje, to jest tylko symbol. Zbawienie daje tylko przyjście przez wiarę do Jezusa Chrystusa. A co się dzieje z tymi dziećmi, które takiej decyzji nie podjęły, nie wiem. Jedno wiem. Bóg się obszedł z każdym z nich najbardziej sprawiedliwie, najbardziej pełen miłości sposób, jaki można sobie wyobrazić, a dokładnie jeszcze bardziej. Ale jak? Nie wiem. Nie w temacie. Proszę, no już jest trochę czas, żeśmy przesunęli, ale może ostatnie jeszcze pytanie. Michał PL. Kto fizycznie napisał stworzenie świata w Starym Testamencie, jeśli tylko Bóg był świadkiem? Pismo Święte jest objawieniem, czyli coś, czego my ludzie nie wiedzieliśmy, a Bóg to nam przekazał, a część z nas, mówię o ludzkości, to spisała. Czyli nie musieliśmy być świadkami tych wydarzeń, to Bóg objawił. Dlatego mówimy, że Biblia jest księgą objawioną, a nie, że to jest tylko zapis świadków. Tak, są tam zapisy, na przykład świadków zmartwychwstania, czy świadków działalności apostołów, to się nazywają dzieje apostolskie, ale zarówno autorzy tych ksiąg Nowego i Starego Testamentu nie widzieli początku, jak też nie widzieli końca. A przeczytaj sobie, kolego, Księgę Apokalipsy i zobaczysz, napisana 2000 lat temu. Nikt nie wiedział, jak się historia potoczy. A Księga Apokalipsy w wielu fragmentach przypomina nagłówki dzisiejszych gazet. No, na tym, myślę, skończymy na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Na co zaprosimy naszych widzów? Jutro o 13:00 co mamy? Kontrrewolucja. A, to i... pani doktor. Jaki będzie temat jutro, Gosiu? Czy był potop okiem nauki? O, poważne wyzwanie. A wieczorem o 18:00? A nie mówiłem. A nie mówiłem, będziemy mówić o egzotycznym sojuszu, który widzimy, który też pojawia się w Biblii. To jutro w niedzielę o 13:00 zapraszam na spotkanie. Nie mówimy nabożeństwo, bo to właśnie się tam kojarzy z jakimś nudnym rytuałem. Będzie się działo, jak to zwykle u nas. Także zapraszam na 13:00, a pogotowie rodzinne? O 17:00 będzie o rodzicach zastępczych. Dzięki. Tych z was, którzy nie wiedzą o naszym zjeździe, był już pierwszy zjazd chrześcijan. Jegośmy tak mocno nie nagłaśniali, bo wiecie, w tym pomieszczeniu tu zdziwiłeś się, jak przyszedłeś. Ty, to tu się ten kościół mieści. Tu się prawie tam no, 80 osób musiało zmieścić. Jest to 30-metrowe pomieszczenie i dlatego nie nagłaśnialiśmy zbytnio tego pierwszego zjazdu, ale teraz będziemy mieli dużo, no bo 10 razy to jest dużo, nie? Większe pomieszczenie, także możecie przyjeżdżać. Kto jeszcze się nie zdecydował, ma tydzień czasu do namysłu. Będą dwa takie fajne medialne wydarzenia. Pierwszy to czas patriotów, zrobimy też w tym gronie. Już zapraszam na sobotę na 18:00. Tak, na najbliższą sobotę na 18:00, a potem będzie wielkie wydarzenie 1 maja na pochybel komuchom, którzy strzelali i bestialsko mordowali naszych bohaterów. Będzie otwarcie naszego, no powiedzmy, klubu Idź Pod Prąd, czy Domu Kultury, jeszcze nad nazwą pracujemy, połączone z projekcją filmu Wyklęty. Będzie też, już zapowiedział swoją obecność, reżyser tego filmu, tu dzięki Eunice. Coś więcej byś powiedziała o
reżyserze tego filmu i jego chęci przyjazdu do nas? To znaczy, on też chciał, Konrad Łęcki, wziąć udział w programie o 13. A tak, będzie też 1 maja, ponieważ bardzo podoba mu się wasz program i chciał podziękować przede wszystkim właśnie naszym widzom i telewizji Idź Pod Prąd za promocję filmu Wyklęty, która nadal trwa. Tutaj Adam również jest autorem promocji i myślę, że będzie podziękowanie takie osobiste ze strony reżysera. No to czekamy, także mówię, jeśli jeszcze się nie zdecydowali. Koszt to jest 150 zł w tym... Tylko wtrącę, że właśnie jako owoc tego pierwszego zjazdu właśnie w niedzielę spotyka się Kościół Córka w Gdyni. Także o, zapraszamy. Jeśli ktoś chce kontakt uzyskać gdzieś z okolic właśnie gdańskiego tego Pomorza, no to piszcie do nas, skontaktujemy was z chrześcijanami z tamtego terenu. Mówię, koszt jest 150 zł, w tym jest 2 noclegi i wyżywienie przez 2 dni, także jest to koszt poniżej kosztów, żebyście nie myśleli, że tam chcemy jakoś na tym zarobić. Wręcz przeciwnie, jeśli ktoś nie ma pieniędzy, to możemy tu jakoś obniżyć albo prosić innych o wsparcie. Zależy nam, żeby każdy, kto kocha Jezusa Chrystusa i brak mu wspólnoty z wierzącymi, mógł znaleźć takie miejsce, przynajmniej na 2 lub 3 dni. Także zapraszamy do Lublina. Do zobaczenia.